Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz, i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Co tu się dzieje? Halo, 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 co tu się dzieje? Jakiś pożar? Ja tu chciałem normalnie zacząć odcinek. Ożeż, ty, upadek meteoru? Co? To jest Kraina Tornad! Ja... Okej, mamy jakieś uderzenie meteoru, gdzie ono będzie? Ożeż ty, dobra, 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 pauza, pauza, pauza. Dobra, to tak, to włączamy schrony. Tam, gdzie będzie niefajnie, trzeba włączyć schrony. To tak, ty się ewakuujecie. Zobaczmy, co tu się jeszcze dzieje. Co to jest? To jest pożar lasu, okej. No tak, no bo gdzie może się palić, jak nie tu? Ale tu nie mam schronów, to nie mam problemu. Trzęsienie ziemi, no jasne. Ja nie mogę, no większego, żeż kurcze się nie dało. Oj, 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 oj. No dobra. Kolejne, co to jest? To jest tornado. Też kolejne se zrobiło na całą dzielnicę. Dobra, i co jeszcze mamy? Burza. Też na całą centrum. Ja nie mogę. I jeszcze mamy... Tu. Jakieś małe zapadlisko. Okej. No dobra, to teraz moje pytanie jest... Czy my nadal coś takiego mamy, żebym mógł wszedł i po prostu poklikać wszystkie? No bo nie wiem, nie mogę chyba. No bo to po prostu przelecimy przez... A, czekajcie, możemy zrobić to jeszcze w ten sposób. O, i będzie mi prościej ich lokalizacja. Dobra, no to włączamy po prostu wszystkie w tym rejonie schrony. No bo to po prostu jakiś jest dramat, no Armagedon. Ja tu normalnie odcinam dzisiaj, miałem taki fajny plan z budową. Rozbudował naszego zobu, byliśmy kolejny poziom. Ale widzę, że tutaj nie ma bata. No nie, no nie, 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 po prostu nie. Dobra, czy ty się ewakuujesz? Ty się nie ewakuujesz jeszcze. Tak, tu jest jakieś zapadlisko, widzieliśmy. Nie to, tylko to. Dobra. Czy my widzieliśmy wszystko? Nie, tu jeszcze jest. Co? Tu. Tu. Tu też. Dobra. Wydaje mi się tak, tu nie ma żadnych schronów, to też jest na duży minus, bym powiedział. Ogólnie mamy dosyć mało schronów, trzeba nie trochę polepszyć tą sytuację. Dobrze, zobaczmy, co my w takim razie mamy. Tu mamy schrony. Pod lasów nas nie interesuje. Dalej, mamy... No to jest jeszcze większe, no nie gadaj, jeszcze muszę... O, tu jest... Bidzi. No to tak by... Tego nawet nie pamiętam, że tu taki mamy. No to dobrze, że mamy. Dobra, tu jest... Tamtych może już mi się nie chce ewakuować. Tam pewnie nic nie dotrze, to nie będzie problemu. No tu się ewakuujecie. Wy tu też jesteście dosyć blisko, no dobra. No dobra, to wy też. Dalej, to nasze tornado. No to ona się znajduje właściwie tu głównie. I tu już są w ewakuacji. Kurczę, burza jest na terenie całego miasta. Ja nie mogę, no bez przesady. Dobra, nie, to więcej już schronów nie włączamy, bo to już i tak właściwie włączyliśmy wszystkie. Okej. No to wygląda jak Armagedon i proszę mi nie mówić, że nie. No bo zobaczmy, tu jest nasza kolej nowa, No to teraz, czekajcie, mamy tą naszą mapę od ewakuacji. Teraz będziemy patrzeć, jak nam się ewakuuje całe miasto. No prawie całe miasto. Płonie las. Czekaj, co tu się stało? To coś się wydarzyło, nie wiem. Dobra, nam się tu ewakuuje. Zobaczcie, pola ewakuują. Ja nie mogę. Ewakuacja. Nawet jest napis ewakuacja. Zobaczcie. Mały sad. Evacuation. No dobra, czyli faktycznie jest sens stawiać nasze w tym rejonie. Bo tu się nam spadło. Okej, no dobra, to nie wiedziałem, że nasze zakłady przemysłowe też się ewakuują. Bo ile handel? To jest chyba handel? Handel też się ewakuuje. Okej. No dobra, to dowiedziałem się parę rzeczy, o których nie wiedziałem nawet. No to też niestety stawia nas w niekorzystnym świetle, ale cały czas zarabiamy trochę jeszcze. Przynajmniej przed chwilą. Burza, no dobra. Tu nie mają wody, ale dobra. Tym się zajmę już kiedy indziej. No jest tego dużo, ale widzę, że się całkiem nieźle ewakuują.
Szkoda, że nie mam jakichś... A czekaj, może tam są statystyki ewakuowanych wszystkich. Tutaj mamy 500 osób do schronów. A ci to żyją po wolnym trybie. No okej, okay, tu jest 192. Tak, popatrzymy sobie na te schrony, co tu się dzieje. W ogóle jestem... Ja nie wiem, co tu się będzie działo, jak ten Armagedon się zacznie. Bo to jest... No nie, w sensie... No bo jesteśmy na minusie już. Ale mamy jeszcze 2 miliony, więc może nie zbankrutujemy, bo też no, byłaby lipa, jakbyśmy zbankrutowali. No, tu cmentarz się zrobił. A tu mamy z kolei 236 osób już i idą. No dobra, to dobrze, że idą. Tu nawet jadą z różnych rejonów. No dobrze, że w teorii to chociaż jakoś tak działa. Tu jest gorzej. Tak, tu nie ma żadnego schronu, bo stwierdziliśmy, że oni się przecież nie będą ewakuować turyści. Ale jak widać, turyści też mogą chcieć się ewakuować. No to nad tym będzie trzeba też popracować. Dobra. Co my tu mamy? No tu się dobrze dzieje. Przynajmniej nie ma tsunami, zobaczcie. No, tsunami nie ma. To jest dobre jedno. Zobaczmy, a tu coś się dzieje? Nie, tu też jest lipa. No dobrze, to dobrze, że nie mamy tsunami, bo no, bym chyba nie zdzierżył jeszcze jakiegoś tsunami w tym momencie. Ujrzysz, ty, minus 40 tysięcy. Niedobrze, trochę dużo. Przynajmniej nam się strony nie przepełniają, bo to też jest... Znaczy, nie jestem przekonany, czy wszystkie schrony są w stanie obsłużyć. Tu jest już ładnie, 900 osób. Dobra, tu mamy schron. Tu mamy na razie mało. Widzi. O, ale tutaj. O, i tu się ładnie ewakuują. Zobaczcie, 1800 osób już się zaewakuowało. I tłumnie idą. I jadą. Jadą i idą. No to dobrze, idą ścieżkami tymi podziemnymi. No to dobrze. To dobrze, to znaczy, że jednak funkcjonuje ta nasza ewakuacja i ludzie jednak chcą się ewakuować. To też dobra nowina. Tutaj mamy, tu też jest już 1000 i też całkiem prężnie idą, z tego co widzimy. Tylko gdzie oni idą? To jest przystanek tego naszego autobusu wycieczkowego, czy... Tak, to jest ten nasz ewakuacyjny. Bo my nie mamy zwykłych autobusów. Jak jest jakiś autobus, to tylko może być ewakuacyjny. Dobra, zobaczmy, jak jest tutaj przy starym mieście. 2000 na naszego lidera. Chociaż może tego, że on tutaj już działa. Ale no dobra, co my tu jeszcze mamy? Mały schron tutaj, na starym mieście. Tak, na starym mieście jest trochę bida, bo jest tylko taki jeden. No ale no dobra. Tu jest już 1800. No to nie, to powiem wam, że myślałem, że będzie gorzej z tą ewakuacją naszego miasta, ale całkiem zgrabnie się ewakuują. Gorzej znacznie funduszami, bo mamy minus 162 tysiące. Jakby nie wiedziałem, że tak można być dużo na minusie. Autentycznie, nigdy nie widziałem tak dużej cyfry na minusie. Dobra, nasze centrum też się zaczyna już całkiem nieźle ewakuować. Tu mamy nasz sąd, tego jeszcze... To był jeden z pierwszych, tutaj patrzyliśmy, 2000. To dobrze. A tu nasza... Tak, to jest czołówka jednak mimo wszystko, bo tu jest 2,5. Chyba, a te katastrofy to coś się nie pojawiają, tak przy okazji. No dobra, no to... Dobra, znaczy, no tu mamy fire. Tak, to już zauważyliśmy. O nie, 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 nie! Nie w nasze... Ajajajaja... I żeż z tego podleciały samochody niektóre. No... Ale zobaczcie, nasza świątynia jest niezniszczalna. Ona... O, żeż, jednak nie, jest zniszczalna to wszystko. O, żeż, ty. Co tu się dzieje? Trzęsienie ziemi. No nie. I tu zapadlisko. Wszystko naraz. O, żeż, ty. Co tu się dzieje? Dobra, mamy jedną dużą dziurę. Zobaczcie tylko na... No nie, no po prostu... Dramat. To jest dramat. Tu jest trzęsienie ziemi. Jeszcze brnie te trzęsienie ziemi. Gdzie ona idzie? Tu nam ulicę już zniszczyło. O, rzecz ty. No to nieźle, ale poszło. No, ale to... Ile samochodów tu lata? I pioruny, i wszystko. No to nie, to tu my się szybko nie pozbieramy, jak tak widzę. Zobaczcie, jaka tu jest niezła trąba. I to jest dopiero pod... Orzesz ty, zobaczcie, ale w spowolnieniu. Oni lecą. Gdzie oni lecą? I nasze centrum zostało całkowicie zniszczone. No kurczę.
Dobra, czy coś się tutaj jeszcze pojawiło? Nie, jest już dobrze. W sensie, dobra. O, szty. I nasza, ale jeszcze 7 bombajów. No nie wiem, czy ja to będę dobywać. Chociaż nie zniszczyło najważniejszych chyba alei. Przecież, no nie. Nie, trzęsienie ziemi jeszcze gdzieś by nie. Tu już nasza zajezdnia tramwajowa. Tu jest dosyć dużo już poniszczone. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Panie i pano. No nie, no i jeszcze pioruny. O, szty. Czy to on się zaczął wpalić? Czy nasza katedra Notre Dame jest niezniszczalna? Chyba niezniszczalna jest, dobrze. Ale tych piorunów to jest tu multum, tak poza tym, zobaczcie. O, a ci mają chyba pionon ochrony obowiązkowo, więc nie jest źle z tym. No nieźle, dobra, tu mamy dosyć niezłe spalenia. Dobra, to mamy już niestety ze sobą zrobione. Ale zobaczcie, nasze trzęsienie ziemi, jaka tu wyrwa się zrobiła. I tu, no zobaczcie, no po prostu to jest, ja nie wiem co to jest, to jest po prostu coś ogromnego, no jak tak można i ile tych samochodów tu leci? Środkiem naszego miasta to się przedziera przez to wszystko, a tak blisko byliśmy. No mamy cały czas 2 miliony, pewnie większość osób jest w ewakuacji, zobaczmy jak tam, okej, okay, no dobra, tak. No tu jest 3000 i rośnie, a tu w tym naszym rekordzie. A, no tutaj coś jest nieźle. To nie jest najlepiej, ale no dobra. Okej, okay, tu jeszcze się te budynki będą za chwilę zaczną palić, jakby nie pioruny lecą. O, ale helikoptery lecą. Dobrze, to dobrze, że helikoptery lecą, to one są cały czas na służbie. No tu coraz więcej pioruny też nie są. O, jest, jest, no zobaczcie, tak, do tego to doszło. Budynki nam się całkowicie spalają, te z Green City ładne, bo w nie pioruny powaliły. Tak, to się niestety kończy. I tu całą naszą skarpę z tymi ładnymi budynkami. Kolej linowa i to wszystko. Aj, no i to wszystko poszło. Ja nie mogę. Możesz ty. No dobra. Wiecie co? Ja może tu odbuduję część tych ulic już, żeby była jakaś droga ewakuacji dla... Coś, no wiecie, to jest mimo wszystko aleja, więc aleję to ja bym mógł odblokować. I tutaj była nasza główna ulica. Czekajcie, to na razie ją sobie puścimy po prostu w ten sposób. Tak, żeby oni mogli jeździć. Nasza ewakuacja. Ale z tego co widzę, to część miasta to sobie działa normalnie. Jakby nic się nie wydarzyło. No dobra, to tu sobie to zrobimy. Tak, tutaj to jest nieźle, to jest masaktowane, no. Okej, okay, tu jest kolejna nasza aleja. A gdzie jest nasza? Jeszcze dalej się ciągnie wzdłuż naszej całej ulicy. I ile on... No tak, no bo oni tutaj cały czas się nie ewakuowali, to nie ma mowy. Kolejny pożar, no! Dla odmiany nasz cały park się pali. Tak, to było przecież standardowe, no, jak moglibyśmy zapomnieć o tym. Dobra, zobaczmy w ogóle tutaj dziura się dobiła gdzieś. Gdzie ona była? Tu! No nie, no środek naszych ulic. Kolejne... No, barbarzyństwo. I w ogóle głębokie to jest stare, ale już jej nie ma. No dobra, tu nasz dalej rejony. W ogóle strasznie one jest szerokie. Zobacz, jak ona nam masakruje. Chyba no, jest niezniszczalny, tak a propos. Tak, tu no jest niezniszczalny. Okej, okay, no dobra. Dobra, no tutaj się... No to nie, dosyć poważnie bym powiedział, to jest zmasakrowane nasze tutaj to całe centrum. Dobra, tutaj sobie odbuduję ten kawałek. W sensie, głównie tę ulicę odbudowuję, to zresztą mogliście już zauważyć przed chwilą, żeby nasze służby do ratowania naszych tutaj osób stąd mogły szybko nadrabiać ten cały problem, jaki tu jest. Dobra, gdzie oni są? Tutaj jest nasza strona. I ile ona idzie? Zobaczcie. My tu sobie gadu-gadu, a ono cały czas idzie przez nasze całe miasto. Ja nie mogę. No to jest po prostu, no nie wiem. Nie wiem, jak ja to mogę przeżyć. Dobra, tu możemy chyba do tego skrzyżowania już dalej sobie dociągnąć. Gdzie one się tu? Dalej budynki, zobaczcie, nasze centrum. I kolejne budynki się palą, leje deszcz. Zaraz nam tutaj jeszcze powódź się może zdobi. W ogóle i co jeszcze? Co jeszcze? No, ja nie wiem. Pociągi nie działają, no tak, pociągi nie działają. Metro powinno działać, ale jak przed chwilą zauważyliśmy, nawet metro nam tutaj to zniszczyło. No a tu sobie dajmy parę ulic takich już daję, żeby sobie była w użytkowaniu. Okej, okay, no, główną. Zobacz, co tu się dzieje? No nie, nie idź nawet na nasze IT. Nawet się nie waż do tego naszego IT dotrzeć. Ale zobaczcie, jaką to dziurę zrobiło. Ja nie mogę. No, co mogło tutaj pójść, nie tak? No po prostu.
Dobra, ale czy zarabiamy? Dobra, mamy jeszcze milion. Ale fale tutaj też śmierci się porobiły. Niedobrze, niedobrze. Czy tu jest coś jeszcze niefunkcjonującego? Nie, tu wszyscy stoją w korkach. A, no tak, bo tutaj... Tu jest niefunkcjonujący dosyć dużo tych ulic, bo po prostu są niedziałające. Dobra, cały czas są komunikaty o ewakuacji, to jest dobre. To działa na szczęście. Nie wiem, jak nasze tramwaje tu będą w ogóle funkcjonować, bo większość linii została poprzerywanych i nie działa. Ale, dobra, tu jeszcze sobie zróbmy parę tych odbudowy. Tak, tutaj, tutaj, tu. Okej, okay. Tu są jakieś ścieżki. Dobra, tu dalej widzę, że jest chyba całkiem nieźle. Ale helikoptery też dosyć dobrą robotę robią, z tego co widzę. Dobra, zobaczmy. No nie, dobrze, dobrze, skręciło. Nie idzie naszego IT, tylko tu dalej masakruje nasz... Czekaj, on teraz idzie tutaj na nasz przemysł rybny. No tak, oczywiście. Dobra, czy tutaj się to już kończy powoli. Mamy pożar. Gdzie ten pożar jest? Tu jeszcze ten pożar jest cały czas. Okej. No i nasze tornado. Tak, to zauważyłem. To zauważyłem, jednoznacznie. Dobra, i tu wiadukt kolejny. Czekajcie, to wiecie co? Ja może te... Zrobię krótką przerwę, w sensie pauzę w naszej masakracji tego miasta i odbuduję parę tutaj torów kolejowych, żeby już pociągi mogły jeździć jako... Bo pociągi to jednak, wiecie, to jest... Komunikacja to trochę ważniejsza niż tak normalnie, a jakbym je odbudował, to wtedy tu po części chociaż będzie już mogła jeździć komunikacja. Nasze tornado się skończyło? O, ten nawet mogę po prostu włączyć pauzę. Okej, okay, no dobra, to teraz odbudowa naszego miasta, ja nie mam. No żeż ty, nieźle, nieźle, nieźle to poszło, dobra. To czekajcie, pokończyły się te katastrofy, no a tu jest pożar, to... No bo to możemy wszystkich wrócić do domu. Czekajcie. Ewakuacja do schronów? Nie, powrót ze schronów. Dobra, no i zobaczmy, jak to wygląda sytuacja w naszym tu. Czy ma za sytuacja? Bo one już powinny zacząć normalnie funkcjonować. Dobra, 3000, no to całkiem nieźle. Dobra, to tak, poulepszamy sobie drogi. Właściwie poodbudowywujmy sobie je. Bo tu większość to po prostu została całkowicie zniszczona. Zrówna nas z ziemią. Czy tu ona poszło? Poszło. Ale, o, ale już odbudowałem. Okej, tu dalej nie poszło, tu są nasze... A, tu jest schron, to przy schronie byłoby dobrze to odbudować, żeby ludzie mogli już faktycznie wychodzić. No to teraz tu będzie niezła ewakuacja. W ogóle jestem ciekawy, bo mamy tak duże straty, w sensie tak dużo jest na minusie jesteśmy w zarabianiu, że ja nie wiem, czy nam się uda to podnieść. Ja mam nadzieję naprawdę, że my się oddźwigniemy z tak wielkiego kryzysu. Przecież to miała być kraina tornad, a nie jakiś... Masakrator, którego nie wiem, co tu się dzieje. Jeszcze tam było, pamiętam, napisane. Łatwy scenariusz. To ja widzę, jaki łatwy scenariusz. Tak, dokładnie. Dobra, to tutaj mogę to właściwie ewakuacja. No, tu są trolejbusy, to ulepszamy. Tu jest. Tu jest, tu jest. Dosyć dużo tych ulic nam tu, wiecie, tak jak patrzę sobie, patrzę. Naprawdę tych ulic nam tutaj niemało pomakabrowało. O, tu jest jeszcze jakieś tramwajowe mogą być. Nie, tramwajowe to już chyba wszystko budowałem w większości. Tak, nie wiem, czy wam pokazywałem w sumie wszystko, bo tu puściłem parę nowych linii tramwajowych ostatnio. Jeszcze ten skurcz w ręce od tego, że... No, że mam ją trochę w innym stanie. Co my tu mamy? Tu się dzieje, tu się dzieje, tu się dzieje. Dobra, tu chyba tak, część linii tych ewakuacyjnych już może funkcjonować normalnie, odwozić nasze osoby. Aba nie, to tutaj tak, tu widzę, że chyba już większość ulic udało mi się odbudować. To dobrze. O, ale tu są linie tramwajowe. To tak, tramwaje, tak jak możecie się domyślać. Tak bym chciał, żeby funkcjonowały mimo wszystko, bo to są tramwaje. A jak tu nasze tornado przeszło całkowicie właściwie przez, no to tak, to kompletnie zmasakrowało nam tutaj tą... całą magistralę tramwajową, a tu dosyć dużo jej linii jeździło przecież. Przynajmniej według mnie tutaj dosyć było ich dużo, nie wiem. A tu w ogóle nie ma łącznika tramwajowego, no dobra. Ja nie będę odbudowywać całej siatki, ale takie kluczowe miejsca, jak właśnie tutaj nasza linia tramwajowa, to ja zacznę już odbudowywać, bo to jest dosyć ważne. Czekaj, tu jest nasz trolejbus? Czy trolejbus? Gdzie on jeździł? On tu... Zobaczcie, jak nam tu zmasakrowało. To nawet ja nie poznaję miejsc, które tutaj były.
No nieźle. Dobra. Tu sobie zrobimy. Jeszcze burza jest? Nie, nie gadaj. Dobra. Tu były przystanki. Może się przystawią. Ja tu sobie może trochę wyrównam grunt i zrobię. Tak. Przystanek już tu, żeby on był normalnie na ziemi. To wtedy będę mógł trochę lepiej to rozplanować. Czekajcie, zrobimy sobie to na takiej prostej zasadzie. O! Tak, i on tu teraz powinien rzeczywiście nam normalnie funkcjonować. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, no i tu sobie ponaprawiajmy dalej nasze ulice. A czekaj, tu jest jakaś linia tramwajowa. Kolejna jakaś rzecz. Okej. No dobra, to naprawiamy. To już zostało zrobione. Tutaj kawałek. Okej, no i tu nasze ulice. Tu jest kolejna linia tramwajowa zmasakrowana. Czekaj. My tu mieliśmy tak z boku jechały te tramwaje. No faktycznie. No faktycznie, a tu też jest kolej... Ja nie mogę. Ile tu ulic zostało zmasakrowanych? No to jest straszne, straszne, jak tutaj takie parę... Zobaczcie, to też nie było jakichś dużo meteorów, czy cokolwiek. Po prostu właśnie tam przy meteorytach to też się pewnie nieźle podziało. Tu jest nasza zajezdnia. Zajezdni widać, że dosyć dużo i wyjeżdża, część ucierpiała tutaj w naszych kataklizmach, które przed chwilą mieliśmy. No ale tak, tu puszczę naszą drogę, bo tu widać ewidentnie, że tu było przecież. A tu? A, bo to pewnie... Tak, ten nasz trolejbus on tak nie jechał, jak teraz go zbudowaliśmy. On pewnie... Tu była linia tramwajowa po pierwsze. I to jest przystanek tramwajowy. Co tam jest? Pożar, dobra. Dobra, pożar to nie jest aż taki tragiczny, chyba. Zaraz zapytniemy, gdzie on jest w ogóle. Jeżeli to jest cały czas ten sam, to nie jest źle. Bym powiedział. Dobra, no już ujdzie mi taka wersja. No i tak, ponaprawiajmy resztę tutaj tego torowiska. Dobra. Naprawiamy, tak, wiem, że naprawiamy gra, spokojnie. Tak, chodników, jak może zauważyliście, nie naprawiam, bo to jest zbyt dużo przy nich zachodu. Na razie robię w ten sposób, jak tutaj jest. Ale tak, tu naprawdę nam zdziesiątkowało tę dzielnicę właściwie. Właściwie to tej dzielnicy nie ma. Tu pół jej po prostu zniknęło, wypadowało. Okej, czy tu jeszcze jest jakieś nasze torowisko zniszczone? Tu jest fragmenty, okej, to tak, tutaj są niektóre fragmenty. O, i tu brakujący fragment, okej. No dobra, no i dalej tramwajowa linia. To tak, to kolejne tramwaje, które nie funkcjonują pewnie jeszcze przez to. Dobra, i tu tak samo. No dobra, to nie jest źle, mamy już tylko minus 16. To trochę stawia mnie na duchu, że nie będzie aż tak źle. Dobra, tu sobie pójdźmy już tą drogę. O, to będzie trochę lepiej to funkcjonujące. Tu jest jakaś linia tramwajowa. Ja nigdy nie widziałem tych rejonów po prostu bez zabudowań. To na bieżąco budowaliśmy tu tramwaje, wszystko, szpitale, cmentarze i tak dalej. A jak ja teraz po prostu widzę, o, tu jest kawałek kolei, że nie ma tu głównych obiektów, to ja aż po prostu tych rejonów nie poznaję właściwie. No. Dobra, tu widzę, że parę budynków już zaczyna być też gotowych do odbudowy. To poczekajcie, może sobie poklikamy trochę do odbudowy. No tak, oczywiście nasz park jest do odbudowy, ale to tak zawsze wygląda. To nie jest jakaś różnica. O, tu nie było. To może jest cały budynek, bo jest parę takich budynków, że możecie nie wiedzieć, to po prostu jak jest cała rozrywka, to one się burzą. Okej, nasza kolej linowa. Tak, przy kolei linowej to jeszcze będę musiał dosyć długo popracować, bo tam nie ma przecież żadnych linii teraz. Dobra, tu jest kolejny budynek, gdzie tu się dużo nie działo. Teraz tu się coś jeszcze pali. Tak, tu jest... Ja nie wiem, co tu zrobić. Dobra, po prostu... Nie patrzmy na to. Prądu nie ma. To jest większy problem, bym powiedział. Bo jeżeli faktycznie nie ma prądu w pewnych miejscach w naszym mieście, no to zaczną się robić jeszcze większe problemy niż teraz są. A to będzie... A no tak, bo jak jest zawsze... zawsze znikają, tak, to nie ma znaczenia. W sensie jak jest pioruny, o! Jak są pioruny, to zawsze to wszystko się nam tutaj dzieje. Tu jest jakaś plama.
Myślałem, że więcej tych budynków wielobudowych. O, tu jest nasz terminal autobusowy. Dobra, to mamy to zrobione. Jest tego multum. Jest tego naprawdę multum. A. Co? Gdzie? O, żeż ty. A ja już się tu ustawiałem, że jest wszystko cacy. Ta, cacy jest, właśnie widzę. Dobra, w ogóle naszą budkę. A, dobra. No to mamy nową dzielnicę do wybudowania, bo tu właściwie z naszych seniorów to nic nie pozostało, tak? No to jest naprawdę bardzo szczere odgadnięcie. Tu po prostu nic nie ma. Nie ma nic. Dobra, czyli w międzyczasie ja tutaj na razie puścimy sobie naszą aleję dotąd. Oj, to będzie długie odbudowanie. To ja już to widzę, to będzie się długo budować. To wszystko, to tyle tego przecież było. Dobra. Jakbyście byli ciekawi, czemu ja to odbudowuję teraz, tylko po to, żeby ich podłączyć do ulicy. Oczywiście sygnalizację świetną. Dobra, no i naprawmy jeszcze. Jeszcze zanim te nasze tsunami tu dotrze. Tą uliczkę. A, i tu jest jeszcze trochę. No dobra, się głównie spaliło, tak mi się wydaje. Chociaż nie tutaj było to tornado? Nie, tutaj od tego meteoru może się po prostu poniszczyły te ulice też. Tak, bo tu był gdzieś ten meteoryt. A, to by się nawet zgadzało. Dobra, no tu jest multum tych budynków. O, jakieś drogi jeszcze do odbudowy. Tu trolejbusowe. Tu jest rowerowa. Cała droga rowerowa. Jak ja mogę ją przeoczyć? Może mnie tu jeszcze nie było. No najwyraźniej musiałem nie patrzeć na te nasze drogi z tej strony. O, tutaj jest kolejny budynek. Tak, no to nie jest tak źle, bo widzę, że... Znaczy, źle to nie jest. Jesteśmy już na plusie. Okej, dobra. To już nie jest faktycznie źle. Jak jesteśmy już na plusie, dobra. To wiecie co? Mimo wszystko... gdzie jest nasza dziura? Tu jest nasza dziura. Jak do tego podejść? Wiecie co? My zrobimy to może na razie w ten sposób. I tak, skoro tu jest jedna kierunkowa, to ja sobie na razie dotąd dociągniemy to tak. Dobra. Okej, na razie po prostu zrobimy to w powietrzu, tak jak ja później odbuduję tutaj te linie tramwajowe, metro i to wszystko. No bo nie mam pomysłów. Tak jakby ja po prostu... Ja też mogę nie mieć pomysłów. Dobra, tu jest zwykła ulica. Okej. Dobra, no i naprawmy teraz wszystko. Tak, ja wiem, że większość z tych ulic jeszcze. Bo to faktycznie trochę mi poszalałem, że teraz wszędzie te im tramwaje wydałem, no ale dobra. No i teraz tak, to jest bez tramwajów, to jest tramwajami, to jest bez. Ta jest jednokierunkowa, dobra, to sobie zróbmy te jednokierunkowe, cyk, cyk, cyk. I one są w tą stronę, okej. Dobra, no i najważniejsza rzecz, jaką tu trzeba zrobić, to jest nasz tunel metra, który jest tu. No chętnie bym postawił tą stację tymczasowo nawet tutaj funkcjonującą naszego metra. Nie to. Deep focus na razie. Niech się zrelaksuje. Ale ty się tu nie chcesz postawić. Czemu się nie chce tutaj postawić to? No jakby... Why? Come on. Gra. Pomagamy sobie. A nie. Nie pomagamy. Dobra, w takim razie, jeśli nie chcesz zrobić z tej strony, to ja zrobię z tej strony stację. No, przyznak się nam tutaj zrobił, więc to nie jest źle. I tu tak samo byśmy to zrobili. Dojazd gdzieś dotąd. Okej, tu widzę, że jest jakiś problem. Bardziej chodzi o jakiś problem w grze, niż faktycznie taki, jak ja myślałem. Okej, no to dobrze. To może i dobrze, bo bym się bardziej denerwował, jakby tu chodziło o coś faktycznie. Że coś się nie podoba. Dobra, no i na razie to jest zrobimy taki odjazd naszego tunelu do tego. Dobra, to mamy zrobione. Dalej, co tu się spaliło? Baza helikopterów medycznych. O, to nie, to oni by się tu przydali. Dobra, kolejne obiekty spadku. Są już do odbudowy. Tu nie, helikopter to pracuj.
Raczej pracuj, bo tam jakieś parę dworców kolejowych widziałem, że jeszcze jest niefunkcjonujących. A byłoby dobrze, jakby były funkcjonujące. Już niedługo. Dobra. Tu jest szkoła. Szkoła na pustkowiu. Ja nie mogę. Dobra, czy my tu mamy. Tak, ten dworzec został już odbudowany, to pamiętam. Czemu? A, w tramwaje nie działają, bo tu nie ma przystanku. No tak. Wiecie co? My może sobie zrobimy taki tymczasowy tu przystanek, żeby po prostu te linie te tramwajowe mogły działać. Do dołu, tu sobie zjedziemy. I nasze linie się po prostu poprzeskakują do tego i tyle. Tak. Tak, może nawet Gdana to zresponduje. Ochoczo. Po prostu teraz będą jakoś tutaj te nasze linie poprzeskakują. No, zobaczymy. Dobra, czy my tu mamy jeszcze jakieś ulice zniszczone? Na pewno mamy coś. Tylko ja tego może nie widzę. Dobra, na pewno nie mamy wody w paru miejscach, bo jak przyszło trzęsienie ziemi i wydwa, która tu była, o, no to ona odcina nam kompletnie rury z wodą. Także trzeba je też na nowo odbudować. W tym rejonie, jak się cokolwiek będzie odbudować. Niedobrze bym powiedział. O, tu też jest kolejne miejsce bez wody. To nie jest aż tak strategiczne, jakby mi się wydawało z tą wodą, ale i tak jest tu parę miejsc. I tu tak samo. Tu też jest brakujący element łamigłówki. No dobra, no to tak, to nie jest aż takie tragiczne. Tragiczne to jest. A, tu jest jeszcze jakiś fragment. No tak się patrzę na te linie, na te tramwajowe, bo one od razu nam mówią, czemu coś nie działa. No tak, tu nie ma ulicy, no ale to wiemy, że nie ma ulicy, to mogę ją odbudować. Na razie jako taka tymczasówka. Tak, w sensie ten fragment ulicy, taki jak teraz budowałem, bo ona będzie inaczej funkcjonować w przyszłości. To chyba możemy się domyśleć. Dobra. O, i tu jest jeszcze jakiś nieodbudowany element. Dobra, zobaczmy sobie w ogóle, jak wyglądają nasze statystyki raportowe. Raport z katastrof. Okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Uderzenie meteorytu, pożar lasu, trzęsienie ziemi, tornado, burza, zapadlisko. Konsekwencje. Liczba ofiar. 10 tysięcy! O, rzecz, ty, trochę dużo. No, no dobrze, niech będzie. Zniszczone budynki. 1204. No, tego było dużo. Zniszczone drogi. 29 tysięcy kilometrów. O, rzecz, ty. Zniszczone tory kolejowe. Tu jest nieźle. Niecałe 1,5 kilometra. Płonące budynki 566. Płonące drzewa 480-40. Szkoda, że nie pokazuje statystyk z ewakuowanych osób. Ale no dobra, przeżyjemy to. Ale tak mi się tak wydaje, że mimo wszystko 10 tysięcy ofiar to nie jest aż tak dużo. No, my tu może mamy coś z ewakuacją. Czekajcie, zobaczymy. Katastrofy. Liczba ofiar. Zawalone budynki. Co to jest? Ofiary katastrof. Chyba tego jeszcze nie mamy. Zniszczone odcinki dróg. Ok. Katastrofy. Rowerzyści. Dochody. Uczniowie. Poziomy wykształcenia. Liczba zgonów. No to cały czas zmienia się. Struktura w populacji, budżet miasta. Nie, nie ma nic o ewakuacji. Szkoda. Szkoda, bo to byłoby miłe. Do świadomości, żeby przyswoić. O, tu jest już do odbudowy. Co to jest? Kawiarnia parkowa. To było nam niezbędne na pewno. Dobra, czy tutaj jeszcze jakieś mamy ulice do naprawienia? A, tu jest fragment, którego nie budowałem. Ciekawe czemu. No dobra, gdzie jest nasze tsunami? No dobra, zanim ono dotrze tutaj. Chociaż ona. O, ty, ono idzie całą całością! Nie, no może nie dotrze z tej strony, bo ono idzie od horyzontu do horyzontu. Ja nie mam. Dobra, w międzyczasie ja mogę popatrzeć jeszcze na nasze zniszczenia. Tu mamy 35 minutę już odcinka. To ja przyspieszę jeszcze bardziej ten czas, żebyśmy mimo wszystko mogli w dzisiejszym odcinku to jeszcze zobaczyć. Choć jest to straszne w skutkach. Okej, okay, tu jest wiadukt nie naprawiony. No i patrzymy, czy są jeszcze jakieś drogi. Okej, okay, są też już obiekty do odbudowy. O, tu jest też kolej linowa.
Wiecie co, kolej linowa tu w tym miejscu może będzie dosyć ważnym punktem podczas ich odbudowy. Więc może ją odbuduję, będę szybko tutaj. Będą z niej szybko też korzystać. Okej, okay, tu jechała i dalej to już jest działająca. Okej, okay, no wiem, że tsunami approaching the area. To ja wiem. Okej, okay, i tu jest nasze... O, tu idzie dalej nasza kolej linowa. No dobra. Tak, jest stacja. Jest ta... Czekajcie, tu był wjazd do tunelu. Metro. Metro nam też zniszczyło. Oszcie. Czekajcie. A, no tak, tu kompletnie nam zniszczyło wjazd do tunelu, bo tu było te nasze... wiecie co było. Jak nam tu walną meteor. Ja nie mogę, nie przewidywałem takiej możliwości. Czekajcie. Ej! Nie mogę odbudować tych torów metra. Zobaczcie na to. Czyli jest coś, co nie naprawili, nie zrobili w dodatku. Jak zniszczą nam się tory w metrze, to nie wiem jak ich naprawić, bo nie ma takiej opcji. Oż ty. Ej, no bez jaj, tego się nie spodziewałem. Jest błąd, luka w grze. Jeżeli ci zniszczy tory naziemne, to nie możesz ich naprawić. No to ciekawe, to jest bardzo ciekawe. No ma. Wracając do meritum, bym ponaprawiał trochę tych chociaż czekajcie, zobaczmy, czy jeszcze mam jakieś ulice. O, tu są. No, to jednak są jakieś ulice, których jeszcze nie naprawiłem. No tak się zastanawiałem, czy wszystko już poszło. Dobra. No tak, tu jest dużo tych... Tu jest fragment i to tramwajowy. Niedobrze. Nigdy nie lubię, jak mi faktycznie tramwajowe jakieś są niedziałające. O, i tutaj tak samo jest coś. Aha, no dobra. Szybciej było wyburzyć niż naprawić. No tak, jasne. Jasne, jasne. Czy tu jeszcze jakieś... Tu jest kolejny obiekt. O, szkoła podstawowa. To się będą cieszyć. Czy my tu... O, tu mamy nasz... Tornado. O, i tu jest dosyć też duży fragment ulicy. No to nie, to trochę jednak... Zobaczcie, przeoczymy ulicy. Faktycznie, które... Czekają na odbudowę. No, no i teraz tak, naprawmy sobie nasze ścieżki. Ścieżki, tak, one nie będą się wszystkie chciały naprawić, to ja wiem. I to trzeba niestety... Niestety trzeba to przyjąć, że właśnie w takich miejscach trzeba byłoby je wybudować całkowicie na nowo, a tego mi się na razie nie chce robić. Jejku, ile tu jest osób na tramwaje czeka. Tak, i tu jest fragment tramwajowy, który nie naprawiłem. No, te metro to mnie naprawdę rozwaliło, że nie ma możliwości, to będę musiał zadzwonić do Paradoksu, czy tam napisać do nich, że mają błędy, nie mają czegoś, co jest niezbędne do gry, właściwie do funkcjonowania. No takiej wtopy to się nie spodziewałem, że w Skylinesach znajdę. Pewnie to będą mieli na celowniku, chociaż nie, no to już... Przecież metro naziemne jest już od dosyć dłuższego czasu i tego jeszcze nie naprawili. Może nikt nie miał takiej sytuacji. Też może się taka być sytuacja. Gdzie jest nasze... Nie jest istotne. A, to jeszcze jest trochę czasu. No dobra, i nasze zoo też się spaliło. No dobra. Znaczy, no niedobrze. Bo nie wiem czemu właściwie. Ale no dobra. Ale no dobra, odbudowujemy. O, może w ten sposób. Dobrze, zobaczmy dalej zniszczenia. Okej, okay, tak. Bo nie. Trochę mi się laguje Skylinesy. Ciekawe czemu. I raczej wątpię, żeby chodziło faktycznie o... O coś teraz ważnego. Nie wiem. No bo tam nic nie zmieniliśmy chyba. Możemy... No dobrze, że te budynki dosyć miarę szybko się tutaj odbudowują, ale... W ostatnim odcinku przygotowaliśmy się trochę do tego. Więc to jest naprawdę na dosyć duży plus, bym powiedział. No tak, te budynki użyteczności publicznej faktycznie dosyć szybko je odbudowujemy. O, i tu na przykład brakuje nam ulicy. Fragmentu, a to jest ulica z tramwajem. No to tak, to takie fragmenty trzeba będzie znajdywać i je naprawiać teraz. Co my tu mamy? O, tu jest kolejna dosyć duża ścieżka rowerowa.
do naprawy. I tu się ona coś długo ciągnie. A tak, bo to było to. Tornado się ciągnęło cały czas. Tak, dlatego tak tutaj dużo tych pieszych było, bo się zastanawiałem, czemu jest ich tutaj. Bo tu przecież była ścieżka rowerowa i teraz nie mieli jak korzystać. W ogóle wszystkie te węzły przesiadkowe tutaj pewnie nie działały. No bo one były na zasadzie, że oni mogą do nich dojść. A jeżeli jest taka sytuacja, no tu nie chce się to naprawić. No to faktycznie nie mieli możliwości dochodzić do tych wszystkich swoich miejsc, w których normalnie by chodzili. No tak. Okej. Dobra, tu mamy. Czy my znajdziemy tu jeszcze jakąś ulicę, która faktycznie, w sensie. O, tu jest już jakieś budynki, zaczynają się odbudowywać. Bo to jest takie pochowane, wiecie. To się teraz stawia i się o tym nie myśli. Jak zostanie faktycznie zniszczone, to dopiero wtedy. A, jednak coś jest. Nasz maszt. No to dobrze, że go naprawili, bo on jest dosyć ważny. Żeby jak była ewakuacja przed naszym tsunami, które i tak naciera do tego miejsca, w którym nic nie ma. To nie będzie problemu, no ale tak czy siak, no, wieża pożarowa. O, tutaj jeszcze stacja meta. To dobrze, że to odbudowujemy. Cmentarz. O, szybkie opróżnianie. Cmentarza oczywiście. To jest nawet bym powiedział na pozytyw. Bo jak mi. Nie chcecie tego jakoś inaczej robić. Słuchajcie, na przykład w SimCity był bardzo dobry sposób na też właśnie. Tam była akurat na śmieci. Ej! Tam miało tu nie dotrze. Czekajcie, czemu tam jest druga fala? Dobra. To tak nie miało wyglądać. Zawsze chciałem wcisnąć ten przycisk. Evacuation received. Niech to. Czemu tam jest druga fala? No ja nie mogę. Dobra, niech się to zapisze. Przyspieszmy to też, cały proces, bo tsunami się bardzo powoli przesuwa. Okej, no tak. Nasze tory kolejowe są już pod wodą. Tu jest gdzieś tak jakaś większa górka, więc to nie powiedziałbym, że źle, ale nasze statki. O, zobaczcie, ja się zastanawiałem, czemu tu nie ma takie statki, które tu płynęły. Po prostu się woda cofnęła, bo idzie tsunami. No nieźle. A stąd płynie, no bo stąd to płynie cały czas. Dobra. No dobra. Nasz przemysł, no to tutaj też dosyć bym powiedział poważnie ucierpi na tym. Tam w korycie się też pojawiło takie małe mini tsunami. A nie, to jest z drugą stronę, to nie. To się pojawia cały czas. No tak, jeden odjazd od autostrady został zamknięty. I tu jest drugi też, przez niego pewnie tam płynie multum samochodów. Ale no tu się będzie działo. Ale zobaczcie, statki płyną cały czas do celu, to nie jest jakiś dla nich problem. A te dokują. Zobaczcie, one powoli chyba dokują, tak. Tak, zobaczcie, one bez wody dokują. Nie, jak jest woda, to się po prostu przesuwa z wodą. No nieźle. I ten tu na przykład dokuje i zobaczymy, mamy 100 pasażerów. Jak przewozi pasażerów do port. Ciekawe, czy zaraz się zatrzymasz, że będziesz. No, tu jest 100 osób, tu też jest 100 osób. Tu jest kolejne 100 osób, wszystkie pełne są te w ogóle. No dobra, zaczyna nam tutaj to trochę wciągać. Strasznie powoli to się w ogóle ciągnie. Ja nie mogę. Ale tu i długi odcinek mi wyszedł jeszcze przez to. Przez to, że tyle tutaj tych katastrof wyszło. Dobra, no tutaj mamy. No, zniszczenia to są dosyć niezłe. Właściwie nic nie pozostaje. Jak tak patrzę. Zaraz tu będą helikoptery. Tu nam zniszczyło stację nadziemną, ale widzę, że tory metra. A nie, tory metra to może nie niszczyć. Bo już wiemy, że nie możemy ich odbudowywać. To jest, widzicie, trzeba uważać. Okej, dobra, to tak, tu się ewakuuje przynajmniej. Mi się wydaje, że część się ewakuuje. Pewnie część zaczęła się odbudowywać, a tu nagle widzę, nasz mówi: uważajcie, idzie fala tsunami. To podwójne. No nie, nie widać tej drugiej. Zobaczcie, rozpłynęła się druga fala. No ciekawe. No nie, drugie nie widać. Tu jest na przykład łączenie granic. To przy łączeniu granic się takie różne dziwne rzeczy robią. A zobaczcie, łowimy ryby. Budynek się topi, a oni co? Na ryby. Oj. No nieźle, no to się porobiło. Zobaczcie. Kompletnie wszystko pod wodą, pod taką wielką falą.
Dobra, tu widzę, że to poszło. Tory tam wojowe są niezniszczone. No to dobrze. To jednak jest wszystko dobrze. Tu widzimy, okej, nadciąga. Zobaczcie na nasze maszty. Tutaj. Dźwigi, które kopały. No, są pod wodą, ale chyba jest dosyć mocny ten dźwig, z tego co widzę. Budynek zalewa woda. Nie gadaj. Ale widzimy, zobaczcie, tą górkę zalewa, ale górka się nie przesuwa. I nasz dźwig, no nieźle, no nieźle, dobra, to mi się podoba. O! Ciężarówka, uciekaj, 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 uciekaj! Jedź szybko, to może ci jeszcze nie wciągnie. Jedź, uciekaj. Nie, no autostrady, autostrady nie ma, w wodzie zaraz odpłyniesz, no co ty robisz, no ja nie mogę. O, a tylko patrzyła to. Już z niego wylatuje woda. Dobra, a zobaczmy jak tutaj nasz główny port. No nieźle, tu się w ogóle nieźle cofnęła ta woda strasznie. Za naszym tsunami. Ale tak, tu nie, to są w ogóle jakieś budynki. Ja nie mogę, czekajcie, one są tak głęboko. Właśnie. Czekajcie. Nie, to trzeba wejść w tryb pojazdu, próbować. Jak wygląda tsunami od dołu? Ale jazda. Miasto pod wodą. Coś tu się wydarzyło. Nawet woda leci. O, i spadliśmy pod ziemię. Dobra, nie, toba, nie będę teraz też testować gdy. Ale, no, widzę... Czekajcie, teraz wejdźmy. Na dół, zobaczymy. No, nieźle. I widzimy, jak budynki powoli się zawalają. Od natłoku. Tu jest jakiś niepowtarzalny, zobaczcie, jakiś super mocny budynek. No, nieźle. Ale tak ogólnie to wygląda dosyć dobrze. O, tramwaj widzimy jakiś. Tak. No jest jakiś tramwaj. Oj, oj, oj. No nieźle. To zostało zmasakrowane wszystko. I kolejna fala ciąga nam tutaj nad nasze miasto. To już aż dziwne, że to jeszcze funkcjonuje to wszystko. W sensie jako tako. Trochę na górce tu z boku, no to dobrze. To dobrze z takiej strony. Ale tu, no to też nieźle. To też się nieźle tu dzieje. O, tu są jakieś fragmenty budynków jakieś. To są wyjścia! Ja nie mogę, zobaczcie, to są wyjścia z tunelów i innych bajerów. Ale się porobiły z tego jakieś odjazdy. Ja nie mogę. Tak, bo to są elementy, które gra nie może zniszczyć, ale... Ponieważ tutaj się to podziało różnie... Tak, i zobaczcie, w ogóle to tsunami nadchodzi, bo to jest dosyć duża górka, ale ono tu wchodzi nam faktycznie, wkrada się, ja nie mogę. No, a tutaj nam zniszczyło to kompletnie, tu nie ma... No, poza budynkami, tak, jakiś hotel. Ten hotel to też widzieliśmy ze stali. No to nieźle, to ciekawe, że parę budynków faktycznie przetrwało nasze tutaj... No nie wiadomo co. Właściwie to nie wiadomo co to jest. Tsunami to po prostu dobiło. Najpierw mieliśmy tutaj niezły meteor. No zobaczcie, ile to tam mają jeździ. No, a tutaj miałem zrobić prosty patent, bo jak już nam się wszystkie te linie faktycznie poprzerzucały, że tutaj dojeżdżają, to ja po prostu chciałem wszystkie przystanki pousuwać i wtedy większość z nich będzie normalnie funkcjonować. Tak, i tu też usuniemy te wszystkie przystanki. O, no to tak, to teraz trochę to przyspieszy. I te też przyspieszymy. Dobra. No to teraz sądzę, że to za chwilę ruch tu będzie już normalnie funkcjonować. To tylko dlatego było, żeby to ruszyło. Nami. Ejaju! Promy to są najlepsze, zobaczcie na nie. One płyną! Tu jakieś ciężarówki obok. A ten... Prom ma cel, to płynie. No to nie, to widzicie, to promy są najlepsze. Czy tsunami, czy meteor, czy cokolwiek. On wraca do obrazy, tak przy okazji. To one są wszystko po prostu the best. One będą działać, co by się tu nie działo. Odbudowaliśmy budynek pod wodą. Czekajcie, to jest jakiś jeden z błędów większych. No bo nie mogę odbudować budynku, który jest całkowicie pod wodą. Przynajmniej nie powinienem móc. Okej, okay, dobra, tu mamy jakieś budynki, remiza, no dobra, mały magazyn. Okej. Okay. O, a tu ten budynek cały czas można było nim kręcić, pomimo tego, że był zawalony. No ładnie. Dobra, promy.
Czy ja tu dobrze widziałem? Tak, ulica nam się nałożyła. Zobaczcie. Mamy podwójną ulicę przez to. Tak, bo jak budynki się właśnie. To też jest dosyć duży problem, o tym nie pomyślałem. No bo tu widzę, że nam już woda się cofa. To możemy po części, na przykład stacjometra czy inne obiekty ponaprawiać. No jest tego nieźle. Jest, tu mamy właściwie wodę na ulicach. Tak to by można wręcz powiedzieć. A tutaj się cały czas nie jest najlepiej, bo tu jest jeden przystanek, który został wywalony. Ale chyba nasze nowe skrzyżowanie, które tutaj powstało, funkcjonuje całkiem nieźle. A tu, no o nie, Stare Miasto naciera. Nasz wał, zobaczcie, stary. Zdezorientowany statek! Ja nie mogę! Dobra, to jednak faktycznie tsunami działa jak tsunami powinno. Czyli nam statek przesunęło, który wpłynął właściwie całkowicie do naszego miasta. No nieźle, no nieźle, naprawdę. Oj, oj, oj. Dobra, no to tak, ogólnie nasz przemysł to zbytnio nie odczuł tego. W sensie, no te małe budynki tak, ale zobaczcie, jak nam lasy ciekawie wyglądają. Lasy mają zniszczenia, jakieś gruzy znikąd. Oj, tu w ogóle lasy to będą długo się naprawiać, tak przy okazji, jak się teraz zastanowiłem. No, to las to będzie mógł się dosyć długo naprawiać. O, a tu już niektóre budynki. Tylko tak, ta woda będzie się za chwilę cofać. Te wszystkie budynki, które teraz ponaprawiałem tu właśnie przy was, to będzie ponownie. O, kolej jest już gotowa. Tu jest stacjometra, tak akurat to możemy naprawić. I kryokryptę i cmentarze. No to tak, to jest coś, co może się tu przydać. A to jest na górce, to nie zostało zalane, to nie jest problem. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Nasza stacja meta jest ponownie do odbudowy. O, no to dobrze. No dobrze. O, a tu jest coś do odbudowy. O, radar pogodowy. I kolej linowa tu. Przystanek. No dobra, to tu sobie podłączymy tą kolej linową, bo tak, bo to jest najszybsza droga na dół, tak jakby ktoś nie wiedział. I to tak niech nam działa. No dobra, no to jest niedobrze. No, dosyć poważnie nasze miasto tu ucierpiało. I nowa tak samo. Dobrze, że nasz dworzec nie został zbytnio dotknięty, chociaż nie, czekajcie, ta fala na niego idzie właśnie. Tak, tutaj się to dopiero do niego dotarło. Tak, ale chyba widzę, że mimo wszystko to dosyć nieźle nam tutaj nasze stare miasto zablokowało cały ruch i nie poszło dalej nasze zalewisko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jest tutaj na nasze kanały, wszystko, cała nasza woda się rozleciała. No to zobaczcie, jednak ten Stare Miasto dosyć nieźle tutaj funkcjonujący jest, bo dzięki niemu udało nam się. O, ten budynek znowu mogę odbudować. Dzięki niemu nasza fala nie poszła dalej, chociaż nasz statek cały czas gdzieś płynie. Czekajcie, jakby udało mi się go kliknąć, co jest ewidentnie trudne, no to nie, to my nawet nie wiemy, gdzie on płynie. Okej. No dobra. No dobra, niech będzie. O, tu platzo mogę odbudować. No dobra, gdzie jest ten nasz statek? Tu jest. Statek wpłynął kompletnie, po prostu wpłynął. Tak, ale tutaj nam dosyć nieźle. A, bo tu jest koryto od naszej pestki. Tu nasz cały węzeł tramwajowy to popłynął. O, tu jest jeszcze niezły ten. Tu jeszcze nam popłynie. Tak, to trochę nam się tu jeszcze to zaciągnie, jak tak patrzę. No niedobrze. Niedobrze, a jest też większość osób w ewakuacji mimo wszystko cały czas. To tak, ja poszczególne mogę w sumie wyłączyć z ewakuacji, no bo one już są, no wiecie, po fali. Z nich mogę po prostu już spuszczać z ewakuacji. Tak. O, tu jest, zobaczcie, dosyć szybko to się, w sensie, bo to była pierwsza fala, więc tutaj dosyć szybko to poszło. I już mogę odbudować większość budynków. No, może niekoniecznie jeszcze stację tutaj. O, na naszą fabrykę. Ten koszt to pewnie był dosyć duży tej fabryki. Szkoda, że nie pokazuje tych kosztów, bo to też tutaj się aktualizacje usunęli, albo po prostu zapomnieli dodać ponownie. Tam jak coś przeprojektowywali i to tak działa, jak działa. No, ale tak, nasze kryokrypty powoli wracają do budynków, więc to jest dobrze. I nasze tutaj te rejony. No to dobrze, że nam tutaj to powoli wraca do ruchu, bo nasz przemysł tutaj na pewno potrzebujemy go, bo dzięki niemu faktycznie będziemy mogli jeszcze więcej zarabiać. O, nasza kolejka jednoszynowa, to tak, to na pewno na duży plus, że już jest do odbudowy.
Tak, tylko to są składy, a te składy to niestety trzeba trochę inaczej odbudowywać. No dobra, to tak, tu możemy stację metra odbudować. Dobrze, że tu nie dotarło to, bo jakby nasz centralny węzeł przesiadkowy trafił szlak, no to nie by trafił szlak. Tak w dużym skrócie. Dobra, to tak, mamy dosyć duże fale tutaj śmierci teraz się robią. Możecie się domyślić czemu. O, tam było 4000. Tu jest na górce to im nic nie groziło, a nie, to jest już bym powiedział dosyć duża lipa, jeżeli chodzi o fundusz. Fundusz emerytalny tego może nie przytrzymać. Nie za bardzo. Nie widzę tego, bym wam powiedział. Tym bardziej nie widzę rozwiązania tego problemu wody tu. Bo ta woda tu stoić będzie cały czas. Ajajaj. No dobra. Tu jeszcze, nie, tu już większość chyba tej wody wyleciała, z tego co mi się wydaje. Tu jest, zobaczcie, jaki teraz duży nurt w ogóle. No, jest tego, jest o wiele więcej tej wody teraz. Okej, tu jest nasze metro, możemy odbudować, jak nam się zapisze. Wykryto falę tsunami. Czekajcie, no mogę to odbudować. Oj, coś wcisnąłem. Nie, chyba nie wcisnąłem nic. A! Pieniędzy mi zabrakło! Nie mogę odbudowywać, bo pieniądze mi się skończyły. No to nieźle. No to nieźle. To byłoby tragiczne, gdyby to się stało naprawdę. Ale tak by wyglądało pierwszy dzień kwietnia w Primaprilis. Przegraliśmy scenariusz, co nie oznacza, że naprawdę go przegraliśmy. Oczywiście dzisiaj mamy 1 kwietnia, czyli Primaprilis. Ja te wszystkie katastrofy sam spuściłem na miasto. I tak naprawdę żadna z tych katastrof nie pojawiłaby się naprawdę w mieście poza... Nie, nic by się nie pojawiło, bo żadna katastrofa się nie pojawiła samodzielnie. Wszystko, nawet tornado, było spuszczone przeze mnie. Łapkę w górę. I w święta pojawi się prawdziwy kolejny odcinek, w którym się zajmiemy pewnie zoo. I żadnych katastrof, które dziś tu były, nie będziemy widzieć. No bo byśmy tego nie wyciągnęlibyśmy się z tego, nie. Naprawdę, byśmy z tego się już nie wyciągnęli. A tu się podziały niestworzone rzeczy. Jeśli miasto według mnie by się odbudowało po dłuższym czasie. Zwłaszcza jakbym teraz wcisnął ten przycisk. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No taki specjalny, dłuższy odcinek. Ale sądzę, że wam się podobało. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!